Dzień dobry wszystkim, czy raczej dobry wieczór. Dzisiejszy live AMA Film Academy dotyczący aktorstwa, precyzyjnie może aktorstwa filmowego. Chociaż jak widzicie Państwo, sytuacja taka, to co ja mam na twarzy bardziej kojarzy się z teatrem niż z filmem, ale taki czas, tak pracujemy i tak też może się dziać, dzieje się teraz dla bezpieczeństwa. Jak Państwo widzicie, postaramy się też zachować bezpieczeństwo, ale też mam nadzieję jak najwięcej takich rzeczy, które w godzinę można przekazać. Spróbujemy tu wspólnie powiedzieć. Mówię wspólnie, dlatego że wraz ze mną poprosiłem o udział studentów AMY, Paulina Piksa i Adrian Wojdyga. Paulina już skończyła szkołę, Adrian jest w trakcie, bo chciałbym, żeby to spotkanie, ten live nie był tylko taką gadającą głową, że coś opowiadam, coś sobie tłumaczymy, ale również, żeby były jakieś takie przebłyski jakiegoś ćwiczenia, czy żeby można było Państwu coś na temat tej pracy przed kamerą również nie tylko powiedzieć, ale również przekazać. Trochę wstępu na początek. Pomyślałem sobie, znaczy, dla kogo jest to spotkanie? No, to dosyć oczywiste, że dla studentów, którzy chcieliby, czy potencjalnych studentów, którzy chcieliby się tutaj, czy w ogóle uczyć sztuki aktorskiej, czy bardziej sztuki aktorskiej filmowej. A więc, że są to ludzie, którzy mają bardzo małe doświadczenie z filmem, albo żadne doświadczenie z filmem, albo doświadczenie w teatrze półamatorskim czy amatorskim, być może gdzieś statystowali, być może brali udział w jakichś paradokumentach, które są dosyć popularne i taką formą, że jakby każdy może tam sobie wejść, coś popracować, zobaczyć. I często mają mylne wyobrażenie o tym zawodzie, czy czasem jak rozmawiają gdzieś na spotkaniach bardziej czy mniej towarzyskich, lubią dużo na ten temat mówić. I to nie znaczy, ja nie chcę wartościować, w ogóle nie o tym to jest. Natomiast chcemy sobie jakby cały czas zmierzać do jakiegoś ideału, czy jakby trochę Państwu pokazać, do czego zmierzamy i jak wygląda praca w filmie również od strony technicznej. I o tym będzie trochę na początek. Jak i bardziej takiego warsztatu sensu stricte aktorskiego. I o ile ten pierwszy etap wydaje się dosyć skomplikowany, ale potencjalnie bardzo łatwo się go nauczyć, pomimo tego, że na początku stwarza wiele problemów. Będąc na planach, czy tam sobie ćwicząc samemu, czy gdzieś tam w gronie znajomych czy przyjaciół, o tyle już ten drugi, dotyczący bardziej jądra tego zawodu, trudno bez jakiegoś oka zewnątrz, czy kogoś, kto jest bardziej doświadczony, się rozwijać. No i o tym wszystkim sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. Chcę zacząć od takiego porównania teatr i film. Może komuś się to wyda, że to jest bez sensu, ale ciągle spotykam się z takim pytaniem, a czy lepiej w teatrze, a czy lepiej w filmie? Dlaczego w ogóle też o tym mówię? Dlatego, że mnóstwo aktorów, wybitnych aktorów filmowych, albo jest czynnymi aktorami teatralnymi, albo zaczynało swoją pracę w teatrze. Szczególnie w naszych warunkach polskich czy europejskich, bo teatr to jest takie miejsce, gdzie jakby jest czas i szansa na szkolenie tego, co jest najważniejsze, to znaczy techniki, ale przede wszystkim myślenia o zawodzie, budowanie postaci i tego, co jest najbardziej takie wartościowe, czego się najtrudniej nauczyć, co czasem niektórzy mają, że tak powiem, jako dar od Boga czy od życia. I teraz tak, tak sobie pomyślałem, że może dobrym przykładem, to przykłady nie są doskonałe, ale być może nie najgorszym przykładem jest pomyśleć sobie, że uczymy się prawa jazdy kategorii B.
Czyli uczymy się jakichś podstaw. I ona też nam stwarza na początku jakieś problemy. Musimy się nauczyć zmiany biegów, musimy się nauczyć, jak funkcjonuje sprzęgło, gaz, hamulec, przepisy itd., itd. Później nabieramy automatyzmu i teraz można sobie powiedzieć tak. Może ktoś bardzo dużo jeździ ciężarówką, może ciężarówką z przyczepą i nabiera pewnych nawyków jazdy ciężarówką z przyczepą. Czyli po prostu musi mieć świadomość, że wolniej przyspiesza, że na zakrętach zachodzi, trzeba brać łuk. Ktoś inny może dużo jeździ samochodem sportowym czy rajdówką i też ma jakby inne nawyki czy przyzwyczajenia, ale cały czas, że tak powiem, źródło tego, czyli ta kategoria B, jest przydatna jednej i drugiej stronie. I teraz nie znaczy, że ktoś, kto jeździ tylko samochodem osobowym albo sportowym, nie poradzi sobie z ciężarówką albo odwrotnie, tylko musi mieć świadomość tego, że te samochody inaczej się zachowują, tak? Że ten sportowy samochód nie będzie zachodził na zakrętach, więc nie ma sensu najpierw skręcać w lewo, żeby skręcić w prawo. Że jeżeli chce się wyprzedzić, to wystarczy nacisnąć gaz i on wyprzedzi. I odwrotnie, że jak się jedzie ciężarówką, no to trzeba pomyśleć dwa razy wcześniej, zanim się wyprzedzi, zanim się zrobi jakiś ruch. I tak samo jest w tym zawodzie. Znaczy jądro, to jest moje zdanie, jest takie samo. To znaczy gdybyśmy pracowali nad jakimś filmem albo spektaklem telewizyjnym, to moglibyśmy absolutnie zacząć od takiego spotkania przy stoliku, przeczytania, porozmawiania sobie o postaciach, jak one żyją, zbudowania tego świata, no i wszystkiego tego, co jest niezbędne. A później od aktora już zależy, żeby to wykorzystać adekwatnie do sytuacji, w której się znajdzie. I to jest jakby technika, żeby jakby myśleć, i o tym trochę dzisiaj będzie, że kamera, czy jakby świat filmu, kamera, która jest bardzo takim, jeśli można powiedzieć o sprzęcie, że jest zwierzęciem, który wysysa prawdę, która pragnie prawdy, która widzi myśli. Jest takie powiedzenie, że w filmie powinno się cicho mówić, a głośno myśleć. Więc jakby to, co się w nas dzieje, jest szalenie istotne. I to, że często, w przeciwieństwie do teatru, widz zbliża się do naszego bohatera, czy bohater do widza. W teatrze jest to zawsze dłuższa przestrzeń, a więc używamy innych środków. I tutaj używamy innych środków, ale startujemy od czegoś, co jest bardzo, bardzo podobne. Jeszcze taka jedna rzecz, może techniczna i anegdotyczna. Nawet, wiecie Państwo, mózg też się przyzwyczaja do innego rodzaju zapamiętywania. Jeżeli na przykład ktoś gra dużo w serialach, gdzie jest mnóstwo tekstu, to nabiera takiej umiejętności, że uczy się szybko i krótko. W teatrze uczy się długo, ale na lata. Czyli aktor w ciągu 24 godzin jest w stanie nauczyć się 2, 3, 4 strony tekstu, przychodzi na plan, zagra i potem już niewiele z tego pamięta. W filmie czasem jest trochę inaczej, ponieważ szczególnie jeżeli ta rola jest dłuższa, ta praca nad tekstem jest bardziej intensywna, tego tekstu też jest mniej, to też trochę więcej zostaje. Ale generalnie jest coś takiego, że jakby uczymy się zadaniowo, a w teatrze uczymy się żmudniej, ale musimy się naraz nauczyć 40 czy 60 stron. Ale później, uczymy się tego kilka tygodni, ale później zostaje nam to już na lata. Ja myślę, że już czas, żebyśmy też coś spróbowali może Państwu zademonstrować, żeby tylko nie było tak, że ja tutaj sobie cały czas gadam i gadam, ale żebyśmy się jakimś przykładem podparli. Więc zacznijmy sobie od pewnej takiej technicznej umiejętności, która w filmie jest przydatna. To znaczy, często jest tak, że w życiu zawsze tak, no może często, widzimy wszystko, co jest przed nami. W teatrze
Widzimy to, co nam pokazuje scena. W filmie widzimy to, co nam chce pokazać reżyser czy operator. Jeżeli mamy plan ogólny, to też jakby aktor ma większą swobodę, bo widzimy wszystko, czy jakby dużo. Ale bywają takie sytuacje, że mamy kadr zacieśniony, półzbliżenie, zbliżenie, ale chcemy, żeby nasz bohater wszedł w kadr, żeby wszedł precyzyjnie. I teraz pokażemy Państwu jakieś takie mini zmagania naszych bohaterów właśnie z takim wejściem w punkt. Poproszę teraz aktorów. Poproszę Adriana na początek. Adrian, stań pod ścianą. Będę stawał tutaj, żebyście Państwo też mogli mnie widzieć, kiedy będę tłumaczył. I teraz tak, to jest pozycja, do której nasz bohater, Adrian, będzie chciał wejść. Widzicie, jaki jest plan ogólny? I teraz pokażmy już kadr na Adriana. Tak, i mamy sytuację, bądź bardziej skierowany w stronę kamery. Tak, wyobraź sobie, że po prawej stronie kamery jest twój partner. A zacieśnijmy jeszcze troszeczkę bardziej ten plan. O, coś takiego. Tak. I teraz Adrian zejdzie na pozycję pierwszą, czyli pozycję, z której startuje do ujęcia. I na słowo akcja spróbuje nam wejść precyzyjnie w ten kadr. Wejść precyzyjnie w miejsce, w którym był przed momentem, ponieważ kamerę mamy ustawioną statycznie, mamy ładny kadr. Operator jest zadowolony, szczęśliwy, nie chce nic zmieniać i w to miejsce musimy wejść. Więc teraz poproszę ujęcie na pozycję drugą Adriana, tam gdzie stał. Ona będzie pusta. Tak? Inna akcja, wejdź sobie w pozycję drugą, twoją. Uwaga, akcja. Dobra, teraz poprosimy, żeby kamera, która teraz patrzy na Adriana, nie szwenkowała, żeby była ustabilizowana. Adrian, zejdziesz i spróbujesz wejść jeszcze raz w ten punkt. Ale uwaga, akcja. A to widzicie, troszeczkę się przesunął, dosłownie to jest centymetr. Można powiedzieć, dobrze, możemy zaakceptować, ale chcielibyśmy, żeby to było precyzyjne. Więc jeszcze raz próbujmy sobie wejść idealnie. Uwaga, akcja. O, i zauważcie, pomimo tego, że Adrian popatrzył w ziemię, a wiecie dlaczego popatrzył w ziemię? Popatrzył w ziemię dlatego, że zrobił sobie znak orientacyjny. Na ziemi przykleił sobie, na podłodze bardziej, przykleił sobie znaczek. Możemy przeszwękować na znaczek, żeby było mu łatwiej. No i to są takie, powiedzmy sobie, takie ułatwienia w pracy aktora. Oczywiście może też sobie spróbować zapamiętać pozycję kwiatka, zapamiętać pozycję partnera, ale czasem są to dosłownie centymetry i musi się zmieścić w kadrze. To jest dosyć trudne, jak widzieliście, znaczy potencjalnie Adrian trzy razy wchodził, raz był bardzo blisko, dwa razy był obok, bo to są centymetry i już się coś zmienia. Ale tego wbrew pozorom dosyć łatwo się jest nauczyć. Nawet samemu można sobie poszukać, jakoś pokombinować, żeby nam było łatwiej. Zresztą w ogóle, wiecie, praca w filmie dla aktora to też jest nieustające wyzwanie i szukanie własnych sposobów, własnych rozwiązań, jak sobie poradzić na tym planie, tylko bardzo ważna jest świadomość. Znaczy rozmowa z reżyserem, z operatorem i tym, co się dzieje. Ja pamiętam, kiedyś miałem takie ujęcie, że pojawiał się partner mojego bohatera i ja go chciałem zaatakować nożem. Ponieważ kamera była ruchoma, długo wypracowaliśmy ujęcie, które trwało tam powiedzmy 2 minuty i dosyć wszystko było precyzyjne.
I wiecie, jeżeli realnie chciałem wziąć ten nóż z ziemi, to było mi niewygodnie, było opóźnienie. Natomiast, no, jakby mając tego świadomość, ponieważ kamera mniej więcej filmowała mnie odtąd, więc to, czy ja ten nóż miałem wcześniej, albo miałem położony gdzieś nierealistycznie na innym jakimś kamyczku czy podejście, to było dla kamery, czyli dla świata filmu nieistotne, natomiast mi bardzo ułatwiało życie. Więc jakby cały czas szukamy sobie też takich technicznych rzeczy, bo to jest, wiecie, praca w filmie to jest takie kreowanie, o tym jeszcze też będę mówił. Z jednej strony staramy się o prawdę i przybliżanie prawdy bohatera, a z drugiej strony nie możemy zapominać, że cały czas jest to jednak świat wymyślony, kreowany. I nasze postacie, nasi bohaterowie też jakby w tym świecie muszą się odnaleźć, muszą być wiarygodni, ale nie znaczy, że zawsze dokładnie tak jakby się zachowywali, czy jakby... jakby to wyglądało w realnym świecie. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do jednego problemu. Teraz poproszę Paulinę. Wiecie, często zdarza się albo w ciasnych ujęciach, albo w pracy w reklamie, że pojawiają się jakieś tarcze, albo na przykład warto, żeby z jakiegoś powodu istotnego nasza bohaterka, czy nasz bohater precyzyjnie trafił, powiedzmy, wskazując coś, trafił palcem w ten sam punkt za każdym razem na ujęciu. I teraz znowu musimy sobie w głowie, w ciele poszukać takiego momentu, żeby nasze ciało zapamiętało, na jakiej wysokości, na jakiej odległości nasza ręka pracuje. No i teraz sobie popatrzmy i spróbujmy się przyjrzeć, jak to realnie wygląda. Adrian, poproszę cię, żebyś nam wyczyścił trochę plan, więc na razie sobie stań. Zbudujmy sobie taki kadr. Paulina, pokaż nam ręką dolne kółko na tej planszy. Tak, jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej palcem do kółka, tak żeby się... O, dobrze, dobrze. I teraz popatrz w stronę kamery, tak, weź rękę i powiedz nam, tak żeby nam było miło, tekst: wlazł kotek na płotek i po płotku pokaż nam to kółko. Wlazł kotek na płotek. Aha. Widzicie, jakby ciało Pauliny dużo zapamiętało, nie trafiło, ale skorygowało, już było blisko. No to teraz jeszcze, żeby było trudniej, wlazł kotek na płotek i mruga. Mhm. Trochę wejdź w swoje prawo, odsuń się nam od planszy. W moje prawo. Tak, troszeczkę przeszwękujmy, żebyśmy widzieli bardziej Paulinę. O, dziękuję. I teraz... ta ręka będzie dłuższa, sprawdź sobie, jest przed ujęciem, popatrz, czy dobrze pokazujesz, popatrz sobie, tak, tak, skoryguj, jeszcze niżej, chcielibyśmy obrazek niżej, bliżej kółeczka, o, powiedzmy tak, a spróbuj tak, pewnie każdy z was się bawił, robiąc zdjęcia z zabawą z perspektywą, ze słońcem, z księżycem, tak? To spróbuj nam to kółeczko tak, o. O, właśnie, dobrze. No, jakby popatrz, tak popatrz sobie, jak to wygląda, teraz masz podgląd. O, super. Okej. I teraz na akcja. Spuść rękę, powiedz nam kotka i pokaż, patrząc do kamery. Wlazł kotek na płotek i mruga. Ale nie patrz na rękę. Ale nie patrz na rękę. Jeszcze raz. Okej, tak, jeszcze raz. Wlazł kotek na płotek i mruga. O, prawie. Troszeczkę do siebie. O. No i ostatnia próba. Spróbujmy to zapamiętać. Wlazł kotek na płotek i mruga. O, prawie idealnie, idealnie. Wiecie, no i to są takie... dziękuję wam na razie. Siądźcie sobie. Wiecie, i to są takie, powiedzielibyśmy sobie na przykład, potyczki
aktorskie, z którymi na planie się borykamy. Może to są takie rzeczy na początku drogi, trochę skomplikowane, trochę ciekawe, można by powiedzieć, które też są fajną zabawą. To znaczy, jak się sprawdzić, jak pomyśleć. Nie ma jednej metody, najbardziej popularną są chyba właśnie takie znaczniki na podłodze, żeby łatwo było wejść, ale też trzeba sobie jakoś tam zapamiętać, nie? Żeby to idealnie wyglądało. No i takich rzeczy jest sporo, tak jak powiedziałem, i one na początku są dosyć kłopotliwe, później stają się proste, ale moglibyśmy sobie powiedzieć, no w zasadzie każdy, kto ma jakieś takie poczucie przestrzeni, stanie się tego dosyć łatwo nauczyć. Kolejną jakąś tam trudnością są duble, powtórki. Wiecie, kiedyś, kilkanaście lat temu, a może już więcej, czas szybko leci. No, zobaczcie, mam tutaj wodę mineralną, z której nie mogę skorzystać, mam maseczkę. Teraz mnie to ubawiło. W jednym z wywiadów Jerzy Sztur mówił, to nie jest sztuka jakby zagrać fantastycznie scenę, tylko sztuka jest zagrać tę scenę fantastycznie czy bardzo dobrze 16 razy. I to jest też kłopot jakby w powtarzaniu i nie tylko zapamiętywaniu jakby sytuacji czy tego, jak nasza bytność w przestrzeni była, ale powtarzaniu emocjonalnym, żeby to za każdym razem było wiarygodne, żeby to za każdym razem postać jakby wchodziła w ten świat. I na to no, też są jakieś czy konkretne ćwiczenia, metody, którymi jakby możemy sobie gdzieś tam ułatwiać, narzędzia, które nam podpowiadają. Ale i to jest taki... I to jest też rzecz, która, jedna z rzeczy, która odróżnia kogoś, można powiedzieć, kto się zawodowo tym zajmuje, od kogoś, kto zajmuje się bardzo sporadycznie. To znaczy, że świetnie może zagrać, ale gorzej już z powtórzeniem tego w kolejnych dubrach, które nie zawsze na przykład są technicznie dobre, albo chcielibyśmy zmienić kadr i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą też tak podzielę się z wami, i to już dla wszystkich, którzy gdzieś kiedyś będą zajmować się tym zawodem, żeby zawsze słuchać ludzi, którzy mają trochę większe doświadczenie i nawet wydaje nam się, że ich obawy o nas, czy sugestie, czy podpowiedzi są absolutnie nietrafione. Kilkanaście lat temu grałem w filmie taką scenę pogoni za złodziejem, który ukradł mojemu bohaterowi samochód. Dosyć prosta scena. Widzę przez okno, wybiegam po schodach. Przed drzwiami stoją plastikowe, to jest ważne, kubły na śmieci. Potrącam je ręką, one się przewracają, biegnę, no a potem tam jest akcja. Jestem potrącony i tak dalej, i tak dalej. I o ile to była zima i był mróz i jakby przygotowałem się trochę, żeby sobie coś ciepłego pod piżamkę założyć. O tyle na pytanie kaskadera, czy dać mi jakieś ochroniacze na nogi czy na ręce, odpowiedziałem, nie ma powodu, ponieważ to nie jest skomplikowane, są prawie puste, ja je potrącę i one się przewrócą, a będzie mi wygodniej. I wiecie, no... Godzinę później bardzo tego pożałowałem, ponieważ okazało się, że tych dubli było rzeczywiście chyba kilkanaście. I jakoś w tym stanie emocjonalnym mojego bohatera za każdym razem tak samo nie wpadałem i dokładnie tą częścią ręki jakoś uderzałem o kant i one się przewracały. I oczywiście po, powiedzmy sobie, trzech, czterech dublach wszystko było ok, ale od piątego już moja ręka zaczęła odczuwać to, że nie zgodziłem się, czy jakby powiedziałem kaskaderowi, że tego nie potrzebuję. Na drugi dzień była taka śliwa. No to są też takie rzeczy, że za każdym razem coś nas zaskakuje. Jeżeli też możemy jakby pomyśleć o tym, jak siebie, a nie postać chronić, to chyba nic z tym złego. Zanim jeszcze przejdziemy do jakichś takich bardziej, możemy sobie powiedzieć,
ćwiczeń czy przykładów. Jeszcze może parę zdań, co też się może Wam zdarzyć, o pracy z green screenem. Pewnie wiecie, co to jest, więc jakby nie czas i miejsce o tym mówić. Generalnie chodzi o to, że mamy zielone tło, które możemy podkładać w zależności od tego, co potem nam jest potrzebne w obrazku. Ale pewna zabawa i pewien kłopot polega na tym, że aktorzy muszą sobie na przykład wyobrazić animowanego ptaka albo jakieś zwierzątko. I teraz znowu przejdę do moich aktorów i spróbuję sobie taką sytuację. Tutaj mamy zielone tło. Adrian na ramieniu ma papugę. To czarne to jest jakieś zwierzątko Pauliny. I ono teraz jest czarne, ale gdybyśmy robili taką scenę prawdziwą, to ono by było zielone, żebyśmy mogli sobie tam jakby to zwierzątko wymienić. I teraz jakby poproszę Was o jakąś taką drobną improwizację, rozmowę, ale ukierunkowaną na to, że Wy zwracacie uwagę na te swoje zwierzątka i że one też żyją. I powiedzmy sobie, jest to jakaś pierwsza próba improwizowana, w scenariuszu mamy, co tam się mniej więcej wydarza, ale możemy też sobie ten scenariusz potem troszeczkę poprawić, bo może tu się coś ciekawego zadzieje. I pooglądajmy sobie teraz, jak, że tak powiem, świat kreowany przez aktorów, którego nie widzą, wygląda, jak to wpływa na ich grę. Jesteście gotowi? Możemy spróbować? Tak. Super. Bardzo proszę. Fajny kotek. To mały piesek. Wygląda troszkę jak kotek, ale spójrz. Widzisz? I ma nawet takie te wąsiki kocie. Ale to jest piesek mały. Takie uszy. Takie stojące i trochę kocie? Właśnie. To jest jednak pies. A kurczę, a ja mam papugę. No widzę właśnie i zauważyłeś, że ci tam odlatuje. Wróci, zawsze wraca. A jak się bawi ten twój kotko-piesek? To jest Benek. Benek? Tak. Ładnie. Och, Benuś, no chodź tutaj. Patrz, wraca. Tak, i już Benek jest zainteresowany papuszką. Benek. No. Okej, dobra, cięcie. Zrobimy sobie jeszcze raz i troszeczkę, może tutaj wejdę, żeby też było widać. I troszeczkę sobie utrudnijmy tą sprawę. To znaczy tak, ja wam teraz pstryknę. I jak pstryknę, to ta papuga odleci. I ona odleci w konkretne miejsce. Znaczy, poleci tutaj, tam do rogu, gdzie jest lampa. Tak? I jakby spróbujcie po moim pstryknięciu wyobrazić sobie wspólnie. Bo teraz my musimy, ona będzie animowana, czy w jakiś inny sposób urealniona, ale wasze spojrzenie jakby ją odprowadzi. I później, jak ona wraca, na przykład usiadła na ręce, to jest okej. Okay. Ale też sobie pomyśl, ona ma wagę jakąś, tak? Czy ona waży kilogram, czy 5 kilogramów, czy pół kilograma. Więc jakby też precyzyjnie sobie wyobraź, kiedy ona przyleciała na rękę, czy ma ostre pazury, tak? Co się wydarzyło. Spróbuj ją gdzieś posadzić tutaj w przestrzeni, jakby cały czas ją obserwujmy. I tak samo ten kotek, jakby spróbujmy, że on też coś zrobił, na przykład jakiś tam zamruczał, albo zeskoczył, albo się zdenerwował tą papugą. Teraz czym więcej Wy dacie życia tym postaciom, których nie ma, tym one będą bardziej wiarygodne i będą miały więcej do zagrania. No, spróbujmy sobie taką wersję jeszcze. Uwaga. Akcja. Fajny kotek. Już ci mówiłam, że to piesek. No ale wygląda jak kot. Takie uszy szpiczaste. Uszy kocie. Tak, i napręża się też tak jak kotek. Chyba chce powąchać troszkę. Papugi przy okazji nie zjadł. Nie, chcę tylko powąchać troszkę tutaj. Och.
Dobra. Taki mały ciekawski. O! No i a ta gdzie? Ja spokojnie wróci. Zawsze wraca. Jest to stara papuga? Wiesz co, tak z 2 lata już ma, ale nie chcę cię martwić, ale twój kot chyba coś zrobił takiego. Nie, znowu. Mm. Och. Och, bęku. Jaki kochany. Jeszcze tutaj. Gdzie? Po lewo. Och. Tak. Dlaczego on tak mruczy? Bo jest jeszcze malutkim, kochanym pieskiem. Okej, wróciła. Uciekaj. Papuga? Papuga wróciła? Uciekaj. No, chodź, chodź. Nie spodobały jej się te kwiatki. Okej, cięcie, dziękuję. A widzicie, już nam ta scena nabrała trochę więcej życia, już się coś dzieje. I teraz znowu, wiecie, nie, to jest nieustające kreowanie tego świata. To znaczy, prawda tej sytuacji to jest jedno, a prawda filmowa to jest drugie. I od razu pewnie była taka prośba, jeżeli mamy kamery ustawione tak jak teraz, statycznie i ten obraz się podoba, mamy 3 nawet. No to pewnie Paulina miała taką prośbę, że już tego kotka gdzieś tutaj, tak, coś jej tutaj zrobił, to żeby na przykład nie obracała się tyłem, tylko żebyśmy to zobaczyli, no i tak dalej. No i to jakby, to są takie drobne korekty. Ale rzecz, z którą przyszedłem, to też, żeby właśnie w takich scenach, które są, powiedzmy sobie, odrealnione, które są jakby bajką, aktorzy bawią się trochę jak dzieci, światem, który dzieje się w ich głowach. Wyobraźni, w ogóle dla aktora obrazy, wyobraźnia to jest mega ważna sprawa. I tam jakby na każdym poziomie nawet mówienie mamo, jestem głodny, jest bardzo istotne. No i teraz Adrian, żebyśmy jakby sobie spróbowali zrobić coś takiego, wiesz, ona usiadła ci na ramieniu, żeby to wszystko jakby było precyzyjnie u ciebie, co ona robi. Schodzi, żebyś zobaczył, schodzi na ręce, idzie, jest na paluszkach. Nie chcesz, żeby spadła. Delikatnie na przykład. Przechodzi, idzie sobie. A! Tak? Żeby nie potrąciła tego dzbanuszka z kwiatkami. No i jakby czym więcej się dzieje w waszym świecie, tym więcej życia dajecie tym przedmiotom. Dobrze, to tyle, tak tknęliśmy sobie pracę, że tak powiem, weźmy sobie ze świata trochę bardziej science fiction, albo takiego łączenia komputerowego z rzeczywistym, czy kreskówkowego. Może nie zawsze wam się to przyda, nie zawsze się to, jakby nie będziecie mieć szansy na taką przygodę, ale to jest coraz częstsze i jakby taka świadomość nie zaszkodzi. Natomiast w ogóle dla aktora takie ćwiczenia są bardzo cenne. To znaczy, kreowanie świata, który nie ma, jest bardzo istotne, bardzo fajnym ćwiczeniem, dlatego że jakby podpowiada nam coś, czego nie ma w scenariuszu, czego nie ma w słowach, a to są, ta tajemnica jest chyba najcenniejsza w człowieku, do której chcielibyśmy się nieustająco dogrzebać, zobaczyć, dotknąć, bo to, co widzimy, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, a najciekawsze jest to, co jest pod spodem. Jeszcze może takie zdanie o emocjach, bo tak zastanawiałem się, wiecie, nad taką prawdą, jakby prawda życia i prawda ekranu. To jest nieustające wyzwanie, żeby być prawdziwym, ale prawdziwym też dla kamery. A film jest jakimś sztucznym bytem, sztucznym światem, zawsze wykreowanym.
I coś, co jakby w życiu, w zachowaniu nam się fajnie sprawdza, tutaj musi nastąpić jakaś korekta. I to też jest jakby kolejny poziom, który jakby staramy się odkryć, zrozumieć i zrealizować. Wiecie, taki, powiem wam taki prosty przykład, który dał mi do myślenia, jak byłem jeszcze w szkole teatralnej. Pamiętam, mieliśmy zajęcia i kolega miał podejść do okna i zobaczyć, czy mu samochodu nie ukradli. I on jakby poszedł, odsunął zasłonę, popatrzył i mówi, nie, jest samochód. No i dostał taką uwagę, jakby nie graj, że ci ukradli, tylko zobacz, że ci ukradli. Po co robić tak, jak można zrobić tak? Wiecie, i to jest bardzo fajne. I to jest coś takiego, że to absolutnie, to znaczy jakby bycie naszego bohatera, który jakby nie komentuje siebie, nie mówi to, co robi, tylko robi, można by powiedzieć, w sposób minimalistyczny to, co jest niezbędne. Natomiast w życiu to nie zawsze tak funkcjonuje. Pamiętam, jak przyszedłem do domu, to pierwsze, co zrobiłem, to sprawdziłem, czy to rzeczywiście tak jest. I no, przyszedłem, zobaczyłem, nic nie było widać. Widziałem okna, w ogóle nie miałem szans zobaczyć tego samochodu. Musiałem zrobić tak, popatrzeć w ten sposób i to wtedy dopiero zobaczyłem. Wiecie, i to są takie rzeczy, tego też jakby trzeba się nauczyć, trzeba mieć wyczucie, jakby jak z tego typu prawdą sobie radzić, taką trochę sceniczną czy kamerową. Natomiast to, co jest tutaj, to, co jest w bohaterze, to, co jest w oczach, to, co jest motywem działania, żeby tam podejść, żeby coś powiedzieć, żeby się w kimś zakochać, kogoś nienawidzić, no to jest absolutnie rzecz kluczowa i to musi być do granic możliwości rozbibrowane i mocne. Wiecie, bo dążymy do tego, żeby po pierwsze być w jakimś stanie, a nie grać ten stan. To wydaje się takie dosyć proste, ale wcale takie nie jest. Dlatego myślę sobie, często jak na przykład oglądamy jakieś produkcje, w których występują ludzie bez większego doświadczenia, niektórzy mają jakiś taki dar, że trafiają to dosyć szybko, to możemy powiedzieć tak, no, widzimy, że te emocje są prawdziwe, czy wydaje nam się, że są prawdziwe, a to wszystko strasznie sztucznie wygląda. Ktoś tam przysłowiowe flaki pruje, ale my mu tak do końca nie wierzymy. Czasem nawet jest to komiczne. I spróbujcie sobie kiedyś popatrzeć na życie, czy podglądać ludzi, którzy właśnie są w jakichś takich, no nie chcę powiedzieć skrajnych, ale w jakichś takich sytuacjach dla nich ekstremalnych. I popatrzeć sobie, jak się bohaterowie zachowują w filmach. I zobaczycie, że to nie zawsze jest tak samo. Natomiast tych najlepszych w filmie kupujemy, czyli idziemy za nich, podobają nam się. Natomiast gdybyśmy sobie sfilmowali to, co jest w życiu, szczególnie jak ludzie mówią, bo powiedzmy, jakby impuls jest prawdziwy, ale potem nie do końca nam to, nie do końca nas to przekonuje. Kolejną sprawą to jest też, powiedzmy sobie, jakieś opanowanie swojego ciała. Tak, jeżeli to, co widzicie, co ja robię od początku, teraz wstałem sobie, tak, że trochę jakby tutaj pochodzić, spróbować, żebym się lepiej myślało. I jakby naturalna ekspresja mojego ciała jest taka, że pomagam sobie gestem, że chodzę. I być może jest to super dla jakiegoś bohatera, ale być może nie dla każdego. Być może nie jest to dobre dla kamery. Teraz jeszcze, powiedzmy sobie, jakoś jest to znośne, na przykład zgodne z tym, co myślę, co mówię, chcę wam coś opowiedzieć. Natomiast gdyby kadr był węższy,
Spróbujmy trochę zawęzić ten. Nie da się. Okej. No to powiedzmy sobie, że to jest dużo większe, że ja mam takie wyobrażenie, że tu siedzi 600 osób na sali jakiejś, na auli. Ja przemawiam, mówię w ten sposób. Widzicie, na pewno jest wam trudno zwrócić uwagę na to, co mówię, ponieważ moje ręce pochłaniają waszą uwagę. I teraz jakby w ten sam sposób tę całą energię, którą wkładam w to, żeby wam wytłumaczyć, przed kamerą będę się starał zogniskować, skoncentrować, żeby nie tracić tego żaru. Może nawet ten jakby chęć przekazania wam będzie większa, ale w ciele będę starał się być oszczędniejszy. A to tak, taka drobna wycieczka jakby w tym kierunku. Dobrze, teraz jeszcze jedna rzecz, że jakby kończąc takie trochę wywody teoretyczne, jakby każda scena, czy każdy film ma swój, można powiedzieć, swój rytm, ale swoją konwencję, swój świat, który dobrze jest, jeżeli on jest jakoś też przez aktora zrozumiany. To znaczy, można powiedzieć tak, nie podoba mi się, czy może inaczej. Ja nie do końca zgadzam się z takim pojęciem, że są aktorzy komediowi, dramatyczni, bo albo są dobrzy, albo są źli. Albo grają dobrze, albo grają źle. Natomiast cały czas zmierzam do tego, że świadomość też gatunku, świadomość tego, w czym biorę udział, jest szalenie istotna. Że na pewno w serialu jest dużo więcej tekstu i dużo więcej rzeczy jest opowiadanych, żeby widz, który ogląda po raz, nie wiem, 50. ten serial, a jak mu tam umkną 2 czy 3 odcinki, to żeby się mógł zorientować, co się dzieje. Więc jakby więcej się tam opowiada, niż się ogląda. W filmie trochę jest bardziej skondensowane. Moglibyśmy sobie powiedzieć, co można zagrać, nie ma sensu mówić. I to wyzwanie, żeby przekazać coś, co jest poza słowami, jest dużo większe. Wiecie, przypomniał mi się taki stan, jak byłem dzieckiem, stan psychiczny, do tego zmierzam. Ja mieszkam w piwnicznej, takiej górce i wieźliśmy z sąsiadami piasek ciężarówką. No, samochód już był leciły, tam było kilka ton piasku mokrego. No w każdym razie w połowie góry brakło mocy w silniku i silnik zgasł. I ten samochód zaczął cofać, wjechał na jakieś takie podwyższenie, jakiś taki murek. Piasek zaczął się przesypywać. On się przewrócił na bok. Ja miałem szczęście, bo było 5 osób, ja byłem na samej górze. Jeszcze wyżej był taki podnośnik 20-kilowy, że on na mnie nie spadł. W każdym razie dla mnie kilkuletniego, czy tam kilkunastoletniego, ale to bliżej 10 chłopaka, to było ogromne przeżycie, to był szok. Wyszliśmy z tego i ja miałem taką świadomość, żeby nie przestraszyć moich rodziców, jak przyjdę do domu. Więc stałem chyba 4 godziny, obserwując, jak już podnoszą ten samochód, sprowadzili jakiś sprzęt, jakieś linki. I miałem takie poczucie, że już to wszystko ze mnie wyparowało, nie ma śladu z tego, co się odbyło. Uśmiechnąłem się i chciałem nawet jakiś tam dowcip powiedzieć. Rodzice coś tam robili przed domem. I pojawiłem się i słuchajcie, pierwsze co zobaczyłem, to moja mama, która zbladła i mówi: Tadziu, co się stało, tak? Więc tak mocno we mnie było to przeżycie, że ja nic nie musiałem grać, to znaczy grać się. Ja grałem wtedy, że jest wszystko w porządku, a mimo to wydarzenie zrobiło na mnie takie ogromne wrażenie, tak mocno oddziaływało na mnie. I teraz znowu często jest tak, że właśnie jakby konstruując jakąś rolę, myśląc o tym, żeby jakby naszą postać wprowadzić w taki stan, żeby nie trzeba było grać, żeby chcieć tylko działać. Jak się chce działać, to się nie chce grać. A ten stan, żeby był poza słowami, żeby
jakby widz wiedział, że tam jest jakiś obszar tajemnicy, o którym w ogóle nie mówimy, którego nie chcemy nawet pokazać, ale on jest, on się dzieje. Drugą stroną medalu, moglibyśmy sobie powiedzieć, to jest reklama, kiedy z kolei to jest ogromny skrót. Tak, jeżeli powiedzielibyśmy sobie w serialu bym zrobił tak. Słuchaj, Stasiu, wiesz, właśnie kupiłem wodę, którą sobie tu nalałem i chciałbym się napić, tylko wiesz, ona już wypiłem raz. Nie wiem, wydaje mi się, że ona jakaś taka nieświeża chyba jest, no ale może spróbuję jeszcze raz, co ty myślisz. Nie? To już wszystko opowiedziałem. Gdybym spróbował jakby to samo przełożyć na film, to być może mogłoby to wyglądać tak. Wiecie, pomyślałem sobie teraz, tę wodę kupił Stasiu i za ostatnie pieniądze i może mu będzie przykro, jak ja właśnie powiem to, co powiedziałem w serialu. Nie chcę pić tej wody, ale nie chcę mu sprawić przykrości. I teraz nawet jak o tym mówię, wiecie, jakby wchodzę sobie w ten, zaczynam sobie już automatycznie budować moją relację z tym Stasiem i z tym wydarzeniem, to, co się tutaj zdarzyło. Okej. Okay. Reklamę pewnie zrobiłbym tak, taką antyreklamę. Słuchajcie, tej wody nigdy nie kupujcie, tak? I mamy jakby na temat wody, na temat picia, trzy krótkie etiudy. Za każdym razem starałbym się to, powiedzmy, zagrać prawdziwie, ale świadomość tego, co to jest, czy jak jest scenariusz, jak to jest napisane, motywowałoby mnie trochę do innego sposobu kreowania tego świata, czy może bardziej uczestnictwa w tym świecie. Taka ważna myśl, jakby to właśnie to, co już jakby wcześniej powiedziałem. Granie to działanie, zawsze można zrobić więcej i granie to nie jest udawanie, to jest bycie. Znaczy, starać się być tu i teraz, mocno, a wszystko to, co się wydarza, dialoguje ze mną, a ja dialoguję ze światem, z partnerem, z partnerką i jakby słuchanie tego nie polega tylko na tym, że słucham tekstu, ale słucham tego, co się dzieje i to jakby w tym uczestniczę i z tym nieustająco się zmagam. Wiecie, też dużo w życiu aktora powinno być improwizacji. Improwizacja jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ uczy takiej czujności. Uczy tego, że nawet jeżeli tekst się nie zmienia, to za każdym razem ja daję sobie i partnerowi, partnerce możliwość innej reakcji w zależności od tego, co się wydarzy i tej nieustającej czujności. A ta nieustająca czujność buduje też napięcie między nami. Wiecie, na pewno inaczej będziecie oglądać, czy jakby słuchać mnie, jeżeli ja z wami mówię w ten sposób, no jakby tłumaczę wam coś tam, wiecie, pójdziecie sobie na wycieczkę do lasu, skręcicie w prawo i tam jest taka polanka, wiecie, gdzie są grzyby. A inaczej... Proszę, mi się trochę duszno zrobiło. Jeżeli ja będę was zachęcał, żebyście poszli do lasu, skręcili w prawo, to jest trzecia przecznica i tam są grzyby, które warto zebrać.
I cięcie. I nic więcej nie powiem, nie? To znaczy, i teraz jest tajemnica, czy są dobre grzyby, czy to są złe grzyby. Ja wam coś, czy jakby moja postać, o której sobie pomyślałem przed sekundę, chce coś powiedzieć, chce coś zakomunikować, ale tego nie mówi. Bo być może nie chce, albo nie może. No, i tego typu zabawy, czy jakby ćwiczenia powinny być dniem powszechnym, nieustająco. Dobrze, zróbmy sobie teraz taką małą etiutkę. Etiutkę, która będzie też takim, powiedzmy, wprowadzeniem do jakiegoś bycia dwóch postaci, gdzie mamy jakąś mocną emocję, ale mamy mało słów. Maksymalnie mało. Poproszę aktorów, żeby... są karteczki. Wypisałem słowa. Słowa klucze, słowa emocje. Żeby wylosowali sobie karteczkę i z tą emocją zagrali, czy zaimprowizowali scenę, mając do dyspozycji, czy mogąc użyć tylko trzech zdań. Jedna i druga strona, trzech zdań. Nie więcej. Paulina idzie. Proszę, Paulinka, wylosuj, zobacz, oddaj. Ach, nie mów nam. A! Cudownie, to wylosuj jeszcze jedną. To jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Popatrz. Jedną karteczkę zostaw, tylko ty wiedz. Mhm. A? Okay. A my będziemy, to dzisiaj chodzi o to, żebyśmy nie mogli tego zobaczyć, ale okay. Będziemy mieć większą frajdę w obserwowaniu tego, co się dzieje. I poproszę cię, jakby wyjdź nam z kadru, ja powiem akcja i wejdziesz. I teraz jest coś takiego, jeszcze wejdę tutaj na dwa zdania, żebym nie był takim głosem Zofu. Paulina ma temat tej etiudy. Z tym tematem wejdzie, a Adrian musi się w tym odnaleźć. Mogą się spotkać? Nie muszą się spotkać? Ale mamy nadzieję, że coś tu się wydarzy i że jakoś spróbują się w tym świecie, przede wszystkim wykreowanym przez Paulinę, a potem być może kreowanym przez tę dwójkę, coś tu się jakby ma szansę wydarzyć, czemu chcielibyśmy się przyjrzeć. Dobra, ja już schodzę. Paulinka, jesteś gotowa? Tak. Super, uwaga. Akcja. Czekałaś tutaj? Przepraszam, ponieważ jest to scenka, myślę, że tak jak w filmie, możemy się dostosować do tych warunków, które są w filmie, czyli po prostu możecie zdjąć maseczki. Teraz ponieważ jakby improwizujemy sobie scenę, która być może wymaga trochę większego skupienia, intymności, to myślę, że możemy sobie na te dwie minuty na to pozwolić. To jeszcze raz. Tam siedzi za rogiem taki. Się pani tak na mnie nie patrzy. Pani co, to może ja coś zamówię i... Nie. Nie, posiedźmy tak. Okej. Okay. Stop, cięcie. Bardzo ładnie. Przerwałem dlatego, że... Zapomniałeś, Adrian, że była prośba o trzy zdania, a ty już chyba powiedziałeś pięć. A więc wszystko to, co chcesz zrobić, powiedzieć, musisz bardzo racjonalnie wykorzystywać. Okej? Okay? Więc jakby jeszcze raz, już tak
Ładnie wszystko widzimy, co się tutaj dzieje, ale jakby spróbujmy zachować te zasady, dobra? Od samego początku? Może od wejścia, tak, może od wejścia. Akcja. Przepraszam. Jak się pani stąd idzie? Czekam na kogoś. To pan. Pana wyobrażałam. Onieśmiela mnie pan. Serio, nie chcę pani już stąd idzie. Ja tu tylko będę siedzieć. I się patrzeć. OK, cięcie. Szybciutko, to co zobaczyliśmy. Myślę, że nie było się trudno domyślić, że tematem przewodnim była namiętność w tej etiudzie. Super, bardzo ładnie. Znów jakby przekroczyłeś liczbę 3, nie? Znaczy, jak jest, zobaczcie, jak trudno jest powstrzymać naszą naturalną chęć taką ludzką zagadania ciszy, tak? Żeby się coś działo, że mamy niedobór wiedzy, czujemy się w jakiś sposób niekomfortowo, to staramy się za pomocą słów coś z tym zrobić. Niekoniecznie, zawalczmy z tym. Niech jakby nie bójmy się tej gęstości atmosfery, tego, że nie wiemy, co zrobić. Bardzo mocne, fajne próby jakby konfrontacji. Tak, trochę nakręca. No właśnie, to zaczyna pracować, nie? Bo jest wyzwanie. Jesteśmy bardziej czujni do siebie nawzajem. Dokładnie, dokładnie. Jakby nie ma powodu, żeby się tego bać. I znów kolejna rzecz, Adrian, teraz wiesz, to co niejednokrotnie jakby mówię, do czego was zachęcam, jakby nie odpuszczać. To znaczy, umrzeć i wyjść ze sceny można zawsze. Ale wtedy zmniejszamy sobie poziom stresu, a więc poziom wyzwania aktorskiego. Znaczy, jedna rzecz na zakończenie, które chciałbym, żebyście też gdzieś sobie z tyłu głowy zapamiętali. To znaczy, większy kłopot waszej postaci jest dobrą rzeczą dla was jako aktorów, bo macie co robić, macie zadanie, macie wyzwania. Jeżeli wasze postacie nie mają problemów, to wy zaczynacie grać, kombinować, bo czujecie, że nie wiecie, co macie robić. Nie bać się problemów, walczyć z nimi do końca, a z tego jakby powstają fantastyczne rzeczy. Słuchajcie, chyba nam się już czas kończy, tak? Jeszcze sobie popatrzę, czy my możemy jeszcze zrobić jedną etiutkę. Słuchajcie, przedłużymy może jeszcze dosłownie dwie minuty. Spróbujmy sobie zrobić taką sytuację z kawiarni. A może nie. Na zakończenie prosiłem, żebyście przygotowali sobie scenkę.
Ona trwa tam 30 sekund. Spróbujmy ją zagrać. Krótki komentarz, powtórzymy i będziemy się żegnać. Uwaga! Akcja! Jeszcze dzwonię do mojej mamy. Rozpłakała się ze szczęścia. Pożyczy ci swoją suknię ślubną. Nie mogę wyjść za mąż w sukni twojej mamy. Ja i ona mamy zupełnie inne figury. Oj, tam przerobi się. Nie, 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 nie można. Będę z tobą szczera. W ogóle nie możemy się pobrać. No ale dlaczego? Po pierwsze, nie jestem naturalną blondynką. Mi to nie przeszkadza. Bardzo dużo palę. Palę non-stop. Ja też. Mam okropną przeszłość. Od 3 lat mieszkam z saksofonistą. Wybaczę ci. I nie mogę mieć dzieci. Dzieci adoptujemy. Okej, okay, cięcie. I teraz słuchajcie, jakby korzystając z tej etiudy z namiętności, jakby nie bazujcie tylko na tekście. To znaczy, niech tekst będzie pretekstem, ale niech się tu między wami dzieje. Nie bójcie się granie pomiędzy słowami, pomiędzy tekstami. Jeżeli taka prośba do reżyserki, gdybyśmy też mogli mieć kamerę, która ma plan ogólny na tym ujęciu, później, żebyśmy też zobaczyli jakby całe sylwetki naszych postaci, bo to coś ciekawego u Pauliny się zrobiło, że jakby na początku ciało absolutnie kłamało, myśmy tego nie widzieli na tym półzbliżeniu. Tematowi, ale Paulina jako czujna aktorka, czy jakby jej już jakoś nauczone ciało, szybko to skorygowało po 20 sekundach i zaczęło to być zgodne z tematem, tak? To znaczy idzie sobie to od głowy i nie musimy się zastanawiać, jak mamy to grać, tylko co chcemy załatwić. I to jakby świat się już tworzy. Mocno tutaj byśmy spróbowali, jak mu to powiedzieć. Od najsłabszego argumentu, kurczę, nie? No to mocniej, ale żeby to powiedzieć, nie używać tego najmocniej, ale w końcu już do tego dochodzi, tak? Niech to nie będzie takie łatwe. A tutaj jakby za szybko się, myślę sobie, na nasze potrzeby godzi, wiesz? To jest, spróbuj sobie jakby posłuchać tego i zrobić sobie kalkulację, czy jesteś w stanie to ogarnąć, nie? Czy jesteś w stanie z tą osobą być? Założylibyśmy, jest na śmierć zakochany. Pewnie niektórzy się już zorientowali, z czego to jest tekst. Jest na śmierć zakochany. Jest w stanie dużo wybaczyć. No zobaczmy, jak dużo. Niech, jakby, wiesz, daj sobie szansę na to, żeby z niektórymi się chwilę problemami poboksować. I żeby to nie było takie okej. Nie, co? Okej, dobra, nawet na to, że dzieci, nie? A może na końcu na ten tekst jakby też, wiesz, nie zakładaj sobie, że wszystko wiesz. Może prawda, może nieprawda. Może niemożliwe, musi udawać, nie? Albo obracam to w żart, albo mówię wszystko mi jedno, byle z tą osobą. Nie? To znaczy, niech ta rozmowa, niech ta sytuacja nie będzie taka prosta dla was, czy dla waszych postaci. Uwaga! Akcja. Wiesz co, dzwoniłem do mamy. Rozpłakała się ze szczęścia. Pożyczy ci swoją suknię ślubną. Nie, nie. Nie mogę wyjść za mąż w sukni twojej matki. Ja i ona mamy zupełnie inne figury. Oj, to się przerobi. Nie można. Będę z tobą szczera. W ogóle nie możemy się pobrać. Ale dlaczego? Po pierwsze, nie jestem naturalną blondynką. Oj, tam nic nie szkodzi. Palę.
Ale non-stop. To ja też mogę zacząć. Mam okropną przeszłość. Od 3 lat mieszkam z saksofonistą. Wiesz co, wybaczam ci to. Nie mogę mieć dzieci. Dzieci można adoptować. Ty nic nie rozumiesz. Jestem mężczyzną. No cóż, nikt nie jest idealny. Stop, cięcie. Dziękuję. Mam nadzieję, że tak samo jak ja zobaczyliście pewien jakościowy skok i to, że dużo bardziej chciało nam się to oglądać i patrzeć i zastanawiać się, jak to się potoczy, jak to się wydarzy. Ciekawe są sukcesy, ale ciekawe jest dążenie do sukcesów, czy porażki, czy walka, jaką nasi bohaterowie toczą. I tego się nigdy nie bójcie, to znaczy podejmujcie wyzwania i ufajcie temu, że temat, który będziecie mieć, cel, do którego będziecie dążyć, jest na tyle istotny, że wszystko udźwignie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, trochę przedłużyliśmy. Temat wydaje się dosyć prosty, ale też jest bardzo złożony i mam takie poczucie, że pootwieraliśmy trochę dzisiaj drzwi do różnych pokoi, jakby każdy pokój można osobno zgłębiać. I takie mam poczucie, że nauka tego zawodu nigdy się nie kończy i jest nieustającą przygodą. A na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, nie przygotowując się do sceny, nigdy nie lekceważcie tekstu. Kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z moją krajanką, panią Danutą Szaflarską, z którą spotkałem się przygotowując się do szkoły teatralnej, a potem rozmawiając raz czy dwa razy prywatnie. I kiedyś na początku mojej drogi zadała mi takie pytanie, co jest najistotniejsze w aktorstwie. Ona mówi, dobrze nauczyć się tekstu, jak się idzie na plan. Oczywiście tak radykalnie może powiedzieć osoba, która jest obdarzona ogromnym talentem i doświadczeniem. Natomiast kiedy tekst nie jest kulą u nogi, kiedy można się go pozbyć, którym można go, jeśli jest taka potrzeba, zmienić, ale też precyzyjnie powiedzieć, jest wielkim ułatwieniem. A to tak na zakończenie. Może nie jest to puenta naszego spotkania, ale coś, o czym chciałem, żebyście pamiętali. Życzę wam dużo sukcesu w waszej przygodzie, w waszym myśleniu o tym zawodzie, który jest piękny, wyrabia kreatywność i wyobraźnię. Jakby pomaga to w życiu i może szczególnie w tym czasie łatwiej jest przetrwać, kiedy możemy uciekać trochę jak Alicja w inny świat. Ale generalnie życzę nam dużo zdrowia i tego, żebyśmy kiedyś wrócili do normalnej pracy, a wy, żebyście mogli się cieszyć swoją obecną albo przyszłą pasją. Dziękuję aktorom, dziękuję wam bardzo.